Operacje kosmetyczne nosów zostały zapoczątkowane w okresie międzywojennym i za takiego pierwszego chirurga, który zaczął to wykonywać na szerszą skalę, uchodzi po dzień dzisiejszy dr Józef z Berlina. Tam chodziło o operacje zmieniające kształt i wielkość nosów. Pacjentami doktora Józefa w przeważającej większości byli Semici, którzy usiłowali ukryć swoje cechy rasowe. Wiadomo, wtedy Hitler, naziści dochodzili do władzy i z dużym, garbatym nosem było trochę niebezpiecznie żyć. Oczywiście Józef wykonywał te operacje w sposób dosyć taki, jakbyśmy powiedzieli, prymitywny na dzień dzisiejszy. I dopiero później, jak w Stanach Zjednoczonych jak gdyby przyswojono sobie tą metodę, a był to powiedzmy dr Aufrich czy dr Shin, zaczęto, że tak powiem, udoskonalać tą tak zwaną rynoplastykę. Zresztą istnieje taka anegdotka, że ponieważ te operacje przynosiły doktorowi Józefowi spore profity, to on starał się nie zaznajamiać innych lekarzy z tą techniką operacyjną. I nawet zdarzyło się raz tak, że jeden z chirurgów amerykańskich zatrudnił się u niego w klinice jako pielęgniarz, żeby podpatrzeć, jak to się robi, no ale sprawa wydała się dosyć krótko i musiał niestety tą klinikę opuścić. A teraz kontynuując, co było dalej. Jak już wspominałem, później zaczęto na bardzo szeroką skalę przeprowadzać tego rodzaju operacje w Stanach Zjednoczonych. Do tego stopnia to się stało popularne, modne i z tego zrobiono wreszcie naukę, bo że o, widzicie Państwo tutaj, to są te dwa tomy, prawda, książki napisanej przez doktora Shina, traktujące tylko i wyłącznie o operacjach nosów. I jeśli mówimy o współczesnych, o zasadach operowania, to wszyscy prawie powołują się na tego autora. Oczywiście, że w miarę upływu czasu co nieco się zmieniło, zaczęto wykonywać w ostatnich latach coraz częściej operacje metodą otwartą, chociaż to jest metoda, o której Shin pisał kilkadziesiąt lat temu. Tyle, że w tej chwili to jest bardziej jak gdyby popularne i uważa się, że zwłaszcza jeśli wykonuje się operacje wtórne, korekcyjne, to bezpiecznie jest to robić ścięcia, prawda, w przegrodzie nosowej z odsłonięciem całego końca nosa, chrząstek budujących tą strukturę i wówczas można to zoperować bardziej precyzyjnie. To ma swoje plusy i ma swoje minusy, bo znowu wymaga to bardzo szerokiego odwarstwiania tkanek miękkich, co nie zawsze jest korzystne, zwłaszcza u pacjentów, którzy mają bardzo cienką skórę i cienką tkankę podskórną. No ale sposób jest przyjęty, mówię, zyskuje coraz większe poparcie i popularność, chociaż w moim przekonaniu, jeśli ktoś nie potrafi zoperować nosa ścięć wewnętrznych, to i będzie miał kłopoty przy stosowaniu tej metody zewnętrznej, wymyślonej zresztą przez doktora Rettiego ileś tam chyba z 80 lat temu. Poza tym, jeśli chodzi o operacje nosów, zmieniło się wiele, jeśli chodzi o technikę usuwania i przecinania tkanek kostnych. O, tutaj ja Państwu pokażę odlew gipsowy, który sporządziła sobie jedna z moich pacjentek, która trafiła
z takim oto garbatym i dużym nosem. I ona sobie to wyobraziła, że po operacji powinno to wyglądać w ten sposób, a więc zdejmie się tą warstwę zewnętrzną, prawda, ten grzbiet nosa się zetnie, nos się skróci i rzeczywiście jak potem wykonała już po operacji drugi model, no to okazało się, że ten nos został zmniejszony tak zgodnie z jej oczekiwaniami i jej życzeniami. I teraz tak, ścinanie tego garbu kostno-chrzestnego, Shin i inni, prawda, zresztą po dzień dzisiejszy to się robi, wykonywali przy pomocy dłut, czasami przy pomocy raszpli, a raszpli po to, żeby nadmiernie nie ściąć czasami dłutem tego grzbietu, bo wówczas nos przypomina taką skocznię narciarską, prawda? Ski jumping taki. I to jest dosyć popularna po dzień dzisiejszy metoda w Stanach Zjednoczonych. Bo tam, proszę Państwa, za taki błąd polegający na nadmiernym obniżeniu, złej osteotomii, no trzeba się tłumaczyć. W związku z tym niektórzy chirurdzy wolą spiłowywać te garby przy pomocy raszpli, co jest męczące, dosyć, no powiedziałbym, traumatyczne dla tej struktury anatomicznej, ale z punktu widzenia prawnego bezpieczniejsze dla nich. No i co się zmieniło na dobre? W ostatnich latach są coraz bardziej popularne urządzenia piezoelektryczne. To znaczy, to się ścina przy pomocy, prawda, takiej specjalnej aparatury, tak samo jak przecina się te kości o tutaj wokół, tak zwana, to jest tak zwana poczwórna osteotomia, którą, powtarzam, większość chirurgów, większość operatorów przeprowadza przy pomocy dłut, ale precyzyjniej to można zrobić przy pomocy urządzeń piezoelektrycznych. Tylko że znowu, trzeba bardzo szeroko odwarstwić tkanki miękkie, co nie zawsze może być korzystne, ale jest to na pewno istotna zmiana. No i wreszcie najnowsza rzecz, która pojawiła się dosłownie w tym roku, bo dopiero w tym roku otrzymałem tę książkę napisaną przez kolegów tureckich i jednego z chirurgów amerykańskich, Rolina Daniela, która polega na tym, że zamiast ścinania tego garbu, to przecina się te tkanki u podstawy się wybiera taki rowek, prawda, po obu stronach i jak gdyby kompresuje się ten nos, wciska się go do środka. To jest sposób, który zaproponował doktor Czakir z Turcji i sądząc po tej jego publikacji, to jest zupełnie, powtarzam, nowa rzecz, przy stosunkowo niewielkich nosach to daje bardzo dobre wyniki i można zoperować w sposób niezwykle precyzyjny. Do tego służą tam jeszcze takie drobne, prawda, piłki, którymi się wybiera tą kość, ale to są szczegóły już dla lekarzy, a nie dla Państwa, którzy chcą coś wiedzieć na temat wykonywania rynoplastyk. A ten garbaty nos to, prawda, wpukla się jak gdyby i przyszywa do chrząstki przegrody nosowej. Także to jest to nowum, które się pojawiło i ciekawy jestem, czy to się przyjmie tak na szerszą skalę. Oczywiście ten nowy sposób leczenia ma swoje uwarunkowania. Jak mamy do czynienia z nosami takimi, bywa pourazowymi, gdzie jest wielokrotnie złamana przegroda nosowa, niedrożność nosa, te kości są poprzemieszczane, no to wtedy trzeba operować tym sposobem tradycyjnym, jak można powiedzieć tak, antiquomodo, prawda? No ale
ta nowa propozycja wydaje mi się osobiście niezwykle interesująca. Interesująca o tyle, że ta książka, którą otrzymałem od Rolina Daniela, jest na to dobrym dowodem, a wierzyć mogę dlatego, że sam Rolin Daniel przeprowadził około 6 tysięcy operacji nosa. On się w tym specjalizował i specjalizuje od wielu lat. A więc to jest człowiek, który ma na pewno odpowiednie doświadczenie, wiedzę i on, skoro on, że tak powiem, wspólnie z tymi tureckimi kolegami zaaprobował tą metodę i uznał, że to warte jest kontynuowania, no to wypada mu wierzyć. I teraz, jeśli chodzi o te operacje nosów, proszę Państwa, to są jedne z najtrudniejszych w chirurgii estetycznej. I są one na tyle trudne, że prawie w każdym przypadku można znaleźć jakiś mikroelement, prawda, który nie powinien mieć miejsca, który może wymagać późniejszej naprawy. I w Stanach Zjednoczonych doszło do tego, że wielu, no może wielu to za dużo powiedziane, ale spora część chirurgów plastyków zrezygnowała z wykonywania nosów po to, żeby nie mieć problemów natury prawnej. To jest smutna rzeczywistość. A znowu ci, którzy operują, podnieśli odpowiednio ceny i na tym na tym tracą pacjenci, a zyskują, jak to zawsze bywa, prawnicy, prawda? Bo dla nich to jest znakomite pole do popisu, jak coś tam się w chirurgii estetycznej nie powiedzie. Rynoplastyka jest zabiegiem bardzo precyzyjnym, trudnym, ponieważ anatomia nosa jest dość skomplikowana, a w skład tkanek nosa wchodzą nie tylko tkanki miękkie, jak skóra i tkanka podskórna, czy mięśnie, ale również i chrząstka, i kości, i śluzówka. I to wszystko razem powoduje, że jest to zabieg dość trudny i wymagający od chirurga sporej zręczności. Jak ja pamiętam swoje początki chirurgii plastycznej i zabiegi z zakresu rynoplastyki, niemal 100% tych zabiegów odbywało się na zamknięto. Z użyciem takich narzędzi niemiłych nawet przy słuchaniu o nich, jak dłuto, młotek, raszpla. Więc w tamtych czasach rzeczywiście tak to wyglądało. Nos się łamało. Był to zabieg taki redukcyjny generalnie. Znaczy w garbatym nosie usuwało się garb, potem trzeba było złamać kości nosa, żeby znowu powstał grzbiet nosa. Resekowało się chrząstki, czyli częściowo je się wycinało po to, żeby nos był mniejszy, zgrabniejszy. Z czasem zaczęliśmy się zastanawiać nad tym, jak spowodować, żeby ten zabieg był bardziej precyzyjny i bardziej polegał na modelowaniu tkanek nosa, niż na ich resekowaniu, niż na wycinaniu. Oczywiście takie podstawowe rzeczy jak resekcja, repozycja przegrody w przypadku jej skrzywienia nadal jest wykonywana i jest to zabieg do pewnego stopnia resekcyjny. Natomiast staramy się dzięki metodzie otwartej, jaka jest preferowana od mniej więcej 15 lat, ponieważ daje dużo większe możliwości. Na otwarto to znaczy, że to nie znaczy, że chirurg ma otwarte oczy. To znaczy, że rana i pole operacyjne jest odsłonięte. Robi się to z takiego cięcia tutaj na słupku i odsłania się tkanki twarde. Odsłania się chrząstki i kości, czyli rusztowanie nosa. Pozostawiając jakby ten płat skórno-tłuszczowy, zawierający również mięśnie, jakby nad tymi tkankami, bo ten płat skóra i tkanka podskórna nie jest naszym celem w tej operacji. Celem jest przemodelowanie
tkanek twardych, takich jak kości i chrząstki. Metoda otwarta miała wielu przeciwników. To w tamtych czasach starsi koledzy mówili, że ten, kto nie umie na zamknięto, robi na otwarto, z czym się nie mogę zgodzić, ponieważ zdecydowanie więcej można zrobić w metodzie otwartej niż zamkniętej. Można tkanki nie tylko resekować, ale również je modelować, przerabiać, dodawać tkanki, co trudno było zrobić w metodzie zamkniętej. Więc metoda otwarta to był taki przełom. I powoli chirurdzy plastycy jakby przyjmowali to jako dobrą monetę i znaczna część zaczęła operować metodą otwartą. Obecnie jest w moim odczuciu, myślę, że 80% chirurgów na świecie operuje jedną i drugą metodą, nie broniąc się przed metodą otwartą. I standardem w tej chwili obecnej jest sytuacja taka, że to, co można zrobić na zamknięto, czyli bez wykonywania takiego cięcia, a tylko od środka nosa, to wszystko robimy metodą zamkniętą. Natomiast w sytuacji, kiedy ja wiem, że muszę zrobić więcej niż mi pozwala na to metoda zamknięta, kwalifikuję pacjenta do metody otwartej, bo wtedy mogę bardziej precyzyjnie przerobić nos, wymodelować ten nos. Oczywiście w metodzie otwartej versus zamknięta używaliśmy tych samych narzędzi. Też było to dłuto, też był młotek, była raszpla. Także metoda otwarta pozwoliła na to, żeby zastosować również inne, bardziej precyzyjne, lepiej spełniające nasze oczekiwania narzędzia. I od kilku lat, też 4 czy 5 w tej chwili, ja stosuję, bo jestem na razie w mniejszości, stosuję urządzenie piezoelektryczne, pidłę piezoelektryczną, dzięki której nie łamiemy kości, a je piłujemy, szlifujemy, przerabiamy kości bardzo precyzyjnym narzędziem, bardzo delikatnym, a w związku z tym, że robimy to metodą otwartą, to wszystko odbywa się pod kontrolą wzroku. To jest kolejny w moim odczuciu przełom, ponieważ dzięki temu urządzeniu nie tylko ja mam wygodniej w trakcie zabiegu, ja więcej mogę zrobić w trakcie zabiegu, ale i pacjent ma dodatkowy komfort, ponieważ jest zdecydowanie mniejsze zasinienie, zdecydowanie mniejsze obrzęki pooperacyjne, okres rekonwalescencji jest dużo bardziej przewidywalny, milszy dla pacjenta, tak bym powiedział. Więc teraz stosujemy nie tylko, że częściej metodę otwartą, ale i dzięki temu, że mogliśmy ją zastosować, również inne narzędzia, takie jak piezotom. Piezotom, mówiąc nieładnie, piłuje tylko to, co jest uwapnione. W nosie takimi elementami są kości, więc wszystko, co dookoła, gdybyśmy nawet tą piłą piezo dotknęli skóry, próbowali ją przeciąć, to nam się nie uda. Nie uda się jej uszkodzić, bo ona jest nieuwapniona. A wszystko to, co jak skorupka jajka zawiera wapno, może być bardzo delikatnie tym piezotomem modelowane. W związku z tym w tej chwili rynoplastyka to nie jest zupełnie to samo, co było 30 lat temu. To jest zupełnie inna jakość. Możemy pacjentom zaoferować bardziej oczekiwane efekty. Nos jest troszkę nieprzewidywalny, bo na to, co zrobimy, wpływa również okres rekonwalescencji, czyli gojenia się nosa, a jest to dość długi okres, bo nos dojrzewa, mówiąc nieładnie, około roku. Więc im bardziej precyzyjny sam zabieg, im mniej niszczący tkanki, tym ten okres jest krótszy, bardziej przewidywalny i możemy sprostać oczekiwaniom pacjenta.
przedtem zwykle się nie rozmawiało na temat z pacjentem na ten temat, czy nosek ma bardziej być delikatnie siodełkowaty, czy nie, mniej zadarty, bardziej zadarty. Tutaj jakby chirurg o tym decydował i miał troszkę związane ręce w modelowaniu tego nosa. Dzisiaj możemy jakby przewidzieć i zrealizować to, co z pacjentem żeśmy umówili. Jeżeli pacjent chce mieć bardziej delikatny, bardziej damski nosek, to możemy mu taki zaoferować. Jeżeli jest to mężczyzna, zwykle nie oczekuje malutkiego, perkatego, zadartego nosa, więc jemu też możemy to zaproponować w sposób bardziej gwarantowany. Mówię celowo bardziej gwarantowany, a nie gwarantujemy, ponieważ ciągle ten okres rekonwalescencji, czyli dojrzewania nosa, ma pewien wpływ na to, co zrobimy. I zdarza się czasami tak, że na stole operacyjnym po zakończeniu operacji jestem zadowolony z efektu, jest taki nos, jaki żeśmy z pacjentką omówili, podobny do nosa na przykład jakiejś gwiazdy, a po pół roku czy rok ten nos nie wygląda tak dokładnie, jak żeśmy go widzieli na stole operacyjnym. Ale i tak efekt jest bardziej przewidywalny, więc też bardzo dużo się zmieniło w tej kwestii.